Jakiś czas temu przyszedł do mnie Marcin i powiedział mi, że ma propozycję, żebyśmy zrobili coś na kształt serialu, gdzie nie ma scenariusza i generalnie nic nie jest przygotowane. Odpowiedziałem mu, że polskie kino i seriale chyba i tak tak się robi, ale powiedział mi, że generalnie nie chodzi mu do końca o to. Chodziło mu bardziej o formułę, którą zaraz zobaczycie. Serial będzie improwizowany w większości. No i w momencie, w którym na ekranie pojawi się lampka, oznacza to, że ta scena jest w pełni improwizowana. Bo sugestie dostajemy wcześniej od naszego reżysera, który wprowadza nas w scenę, mówi mniej więcej od punktu A do końca, co tam się ma wydarzyć, a wszystko pomiędzy to są nasze męczarnie. No, więc zapraszamy. 5, 4, 3, 2, 1, gol w trójkę. 5, 4, 3, 2, 1, impro! Halo. Macie już jakieś mieszkanie w Łodzi? No powiedzmy. Do czatki jadę. Akademik. Ja jeszcze nic nie mam, ale mam nadzieję, że coś ogarnę. No, powodzenia. Który akademik? Burdel. O, ty to jest grubo, no bo wisi trup. Tak. No wisi na pierwszym roku. A co, tak? Animacja? No. Nie. Aktorstwo na pierwszym roku. Ty też? No tak, nie, no bo to jest... No racja. Grafika. Co? Grafika totalna. Nie wygląda. Nie ma grafiki na filmówce. Jak nie ma? O dobra. No, fajnie, jakbyśmy coś razem ogarnęli. No, porządku. Dobra, nie no, masz rację, nie, to jest zajebiste mieszkanie, trzy pokoje. Jak ty sobie chcesz ogarnąć mieszkanie teraz? Średni, mały, meblo, ścianka, to jest w ogóle klasa, ale drewno, to wszystko bangla. No. No tak, bo to nie zdarza, rzadko jest taka okazja, żeby w takim wielkopomnym miejscu w ogóle mógł ktoś mieszkać. Już tam takie produkcje się... Tak. Byku, my bardzo chętnie. Co? Mieszkanko. Jakie mieszkanie? No, gadałeś o mieszkanku. A co? A my w trójkę? Trójkę. A ja mam trójkę. No co ty gadasz? No dla trzech osób. Byku, a my no, no. Aktorskim jesteśmy, szukamy. Dzień dobry. Dzień dobry, słuchaj, dobra. A ty studenty jesteście? No aktorskie. Tak. No to ja mam takie mieszkanie z historią, produkcje tam były. Dobra, słuchajcie, to idziemy, chodźcie. Dobra, to jest tam niedaleko, to pójdziemy. No, nie, op. Super. To jest życie, jakie znam, i dobrzy ludzie, których mam. Lekko pobudzony stan, nikt z nas nie jest. Sam się powie, jaki plan, nie straci kolorowych ram. Nie zbłądzi ostatniego dnia, nikt z nas nie jest sam. Pół żartem, pół impro. Odcinek pierwszy, pilot. O, już tutaj pierwszy współlokator. Panie, szybko, zamykamy drzwi. Panie, zamykamy drzwi. A co to jest? To jest ona. No i tak, wszystko tu gra. Kręcili kiedyś te filmy pornograficzne, blendy macie, jakieś bajery, szmery, te wszystkie. Lodówka jest pełna. Dla zabawy, także mieszkanie z historią. No, mieszkanie tak jest. A to wszystko drewno jest, to nie gnije, to jest... Luks, malina, te szafki macie tutaj na rzeczy, woda ciepła, gorąca, zimna. Została dziura. Gdzie jest dziura? Ona była wcześniej, na pewno. Nie, no jak on puknął, to została dziura. Dobra, nie. Bale w środku. Nie, bo to się tak odkształca, No, to jest takie elastyczne mieszkanie. Tu jeszcze macie jedzenie w lodówkach, ale dobra. Jest jedzenie w lodówkach. No. Dobra, bo to jest, wiecie... Stary, ale jakby... Ale dogadujemy się. Dobra, słuchaj, dogadujemy się. 20 złotych od czynszu i jesteśmy kwita. No. To ja się z panem będę kontaktował, tak, dobra? Tak. Bo widzę, że chłopaki nie ogarniają to. Że... Dobra, klucze. A wiemy chociaż ile ono kosztuje, czy jakby dobra, się zgadzamy, no, że dogadujemy. Dobra, dogadujemy się. Ale tak, super. Tak. Dobra, no to do zobaczenia i będę się odzywał. Dobra. Co, wywalić go, czy... Dobra. Dzięki. Czwarte. Co, ale mamy czwarta. Jadź. Ale będzie, panowie.
chwilę mam później. Pomysł na to, jak wybrać pokój. Jestem zazwyczaj iluzjonistą. Przepraszam, jak to zazwyczaj iluzjonistą? No, że czasami dorabiam, a zazwyczaj mi nie płacą. Mam tu takie karty i kto wymyśli trudniejsze słowo na literę, którą wylosuję, bo to są karty z literami, ten bierze największy pokój. Dobra. Dobra. Dobra, to losujcie. Tak, to twoja litera. I też moje słowo. Może. Zrównoważony. Ach chuj. Dobra, to też chyba najmniej. Więc ty byś przegrał. Ale z tobą sobie dogrywkę. W formie? W formie męskiej walki. Sam nie będę się... Wygrałem, biorę średni. Łatwo poszło. Dobra. Pytanie. Szkolisz się na konflikt z Rosją, czy co przed chwilą przeleciało mi przed twarzą? Stary, ja żongluję. O. No, to jesteśmy bezpieczni. Co to tak śmierdzi? Co? Stary, kiedy zdążyłeś zrobić taki set? No chuj ci chodzi. Ja się do pokoju nie wchodzę. Dobra, to nie zaglądaj też do kuchni, dobra? Chcę sobie coś zrobić, zanim zalęgną się tam szczury. Okej. Okay. No, cześć. Cześć, kochanie. No. Dla ciebie też. Nic, siedzimy. Rozpakujemy. No, jasne, że jesteś słodka. No, serio jesteś? No jasne, że kocham. Ja nie myślę o nikim innym. Nie zdradzam cię. Może. Kurwa. Zajebiste zrobiłem. Stary, ale wiesz, że zaśmiecasz nam mieszkanie szybciej niż Remigiusz mruz polski rynek wydawniczy? No, nie wiem kto to. Nie lubię książek. No, taki książek byś nie polubił. No, może właśnie. No, już jest zestresowany. Jaki? Nie, ważne. Brubarek? Jakie masz? No. Ula. Marcin? Tak? Poleciałbyś paprywarki? Patrz na to. Jakiś belgijski stałcik, coś? Nie? Jakieś męskie, nie wleci? Męskie, jakieś ciemne. Albo coś, wiesz, zdolnej fermentacji.
Dobra. Idę do sklepu, człowiek. Kurwa. Zajdę. Cześć. Siema. Dobra, ja lecę w pokoju. Tajo, tajo. Chodź do mnie. Znam się. Masz tam tak samo czysto jak tutaj? Nie, tam już lepiej. Też lubisz środki z bułek? To znaczy? Wiesz, że bułkę gryziesz, wydrapujesz do środka, zabierasz tę kulkę, zwijasz ją, tak jak robiłeś kiedyś po slalinie, to robisz taką kulkę. Cudno, stary, wylewasz sos na talerz i... No, ja wiesz, jakby ciężko się robi kulki z pieczywa pełnoziarnistego. Tak. Byłeś gdzieś na wakacje? To, stary, miałem wyjazd nad morze, kosmos. Mielno, stary, kosmos, naprawdę. Pupery, klubing, uwielbiam klubing, nie, jakby to jest świetne. A muzyka. Jaka muzyka? No właśnie, jakby... Ja Możesz bajkę ze mnie cisnąć, ale uwielbiam stary polskie country. Się to jest... Bo to jest takie z duszą, nie? Wiesz, to jest taki ten kosmos po prostu. A kino? Kino? Coś tam, nie? Kino? Stare kino lubię często oglądać. Stare kino. No. Super, mega. Ja jestem strasznie zajrany na przykład, wiesz, 2005. Ja cię... Kino akcji z 2005 to jest w ogóle kosmos dla mnie. W sensie... I gra aktorska. Wiesz, ci aktorzy są już tak starzy, ludzie mają po 40 jakoś maksymalnie. To jest kosmos. Boże. O, szanuję, w sensie serio. Chyba najlepszy film, jaki ostatnio widziałem? Nie, szczerze? Taki artystyczny. Może nie kojarzysz. Nietykalni. Cudo. Boże. No serio, na końcu płakałem. 87, tak? Ten gangsterski Briana De Palmy. Nietykalni. Nie leć w chuje. Jestem i mam piwerko, panowie. Proszę, tutaj dla ciebie grafcik. Tutaj dla ciebie taki, dla mnie taki. Ten, no. To się otwiera i teraz pan. I co? Fajnie jakaś rozmowa poszła? Coś wymyśliliście nowego? Nagadaliśmy w sumie... Tak, w sumie porównaliśmy sobie... Otwierasz mi się przy dom? Czy ja mam w pokoju? Poczekaj, pana to. Nie mam jednak otwieracza, tak szczerze. Dobra, to w sumie... Nie, dobra, nie masz. Dobrze, że nie może to być już bardziej brudno. Dobra, to tu jest czysto dla mnie. Widziałeś ostatnio w internetach, na demotywatorach było, że Einstein sam powiedział, że jeśli masz bałagan w pokoju, to masz porządek w mózgu. Wierzysz w każdy cytat, który znajdziesz w internecie? To nie był cytat, tylko jakby to były słowa Einsteina, nie jest to samo. To co otwierasz? Gdzie jest? To ja pójdę. U mnie w biurku, jak masz taką szufladę, pierwszą z góry, to w jednym pudełeczku trzymam część środków czystości. Dobra, znajdę. Do przecierania luster, a... I po lewej masz... Stary, co robisz, że cytat, czyjeś słowa to jest to samo? Cytat. No przypomniał się. Nie, stary, jakby cytat może być taki. Ej, chłopaki! Widzieliście, że rybka strzeliła autoportret? Zniknęła. Co jej zrobiłeś? Zdechła tym wywaliem do kibla. A dlaczego zdechła? Chuj wie. To znaczy chuj wie.
No skipowałem do niej trochę fajka. Skipowałeś do niej fajka? Dobra, weź się nie zesraj, stary, jakby ty... Co się nie zesraj, stary? Zabiłeś mi rybkę i wyrzuciłeś ją do śmietnika! To jest ryba. Ryby się je, jakby chuci chodzić. Może u ciebie w domu się kupuje co roku kolejnego karpia, po prostu wrzuca się do wanny, potem bierze się na stół chop, 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 tak co roku, nie? Tak, tak się robi! To wspaniale, że masz taką popierdoloną rodzinę, w której to nie jest! Widzisz, że wdałeś! Wdałeś się! Wdałeś się! Pół żartem, pół impro. Reżyseria Michał Michalski. Wystąpili Hubert Sycz, Hubert Miłkowski oraz Marcin Lipski. Występ gościnny Wiktor Dębski. Zdjęcia Patryk Roman. Montaż Mateusz Powszedniak. Motyw przewodni Lekki stan Music Machal. Produkcja Marcin Lipski. Trzy, dwa, jeden, gol, trójka.